Siemanko farmerzy, witam was w kolejnej prezentacji map. Dzisiaj mamy Black River. Jest to przezajebiaszcza, wspaniała i kur... No, tego fajna mapa, dlaczego? Ma mnóstwo szczegółów, widoki, same widoki z tyłu poza mapą. To jest mistrzostwo, bo to są nałożone tekstury, że po prostu dojeżdżacie do końca mapy i nie ucina się tam nic, nie spada w przepaść, w otchłań, tylko wszędzie macie taki widok właśnie wzgórzy. Wzgórza są piękne, fajnie to wygląda, realistycznie. Oprócz tego mapka jest bardzo szczegółowa, co zaraz wam wszystko zademonstruję. Tutaj postawiłem sobie na wzgórzu taki domek. To jest niedaleko miejsca startowego. Miejsce startowe jest tam, gdzie widzicie krowy, więc niedaleko od tego jest takie tutaj małe wzgórze. Jak wychodzi się z domku, no przewspaniale, chciałbym tak żyć, powiem wam, że wychodzę sobie z takim widokiem. Niesamowite. Więc mapka jest pierwsza klasa, dla mnie numer jeden w tej chwili i mam nadzieję, że tutaj sobie zostanę. Ale oczywiście będę prezentował, pokazywał wam jeszcze jakieś fajne, ciekawe, nowe mapy zawsze, jeśli coś znajdę. Może zobaczymy sobie tak w trybie budowy, abyście mogli sobie sami to wszystko pooglądać. Więc tu, w tym miejscu właśnie macie tutaj start. Oczywiście wiadomo, że zawsze możecie sobie to zrobić gdzieś indziej, ale domyślnie tutaj mapa kieruje was w to miejsce. Tak to wygląda. Tutaj są takie płotki i tych płotków było tutaj więcej dookoła. I co jest też dużym plusem, jeśli będą wam przeszkadzały, tak jak mi, bo ja sobie tutaj je wszystkie po prostu usunąłem. A da się, a na niektórych mapach niestety nie jest to zawsze możliwe, więc tutaj duży plus, kolejny dla autora, że te płotki wszystkie możecie sobie zdemontować, że tak powiem. Tutaj jest takie wzgórze kolejne i tu zrobiłem sobie swoje silosy na zboże i na inne takie i takie tam i wiecie. Kolejnym mega plusem jest to, że drogi są teksturowane. Zobaczcie, no przezajebiaszcze są te drogi. O takie coś zawsze mi chodziło, żeby wyglądało to po prostu jak na farmach, tak? Na wsi po prostu, żeby te drogi były takie realistyczne. No i to są wszystko pięknie zrobione przez autora drogi. Te pola tutaj wcale nie są takie małe. Wiem, że w niektórych mapach po prostu wydaje się, że tych map jest za mało, że mogą być więcej, albo że te pola mogły być większe, później chcecie je łączyć, ja wiem. A tutaj wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj jest oczywiście ta rzeka, chyba stąd wzięła się w ogóle nazwa tej mapy, Black River. Mimo że ta rzeka nie jest czarna, ale no płynie sobie tutaj taka rzeczka, są jakieś na niej mosty. No i tutaj wam pokazuję tak już właśnie ten startowy etap. Tutaj macie taki las fajny na wzgórzu. Tutaj są takie mniejsze pola. Ale jak połączycie sobie je wszystkie w jedno, to zobaczcie, jakie mega długie, w stylu amerykańskim bym powiedział, wyjdzie wam pole. Tu jest główna droga. Zaraz sobie nią pojedziemy. I z tej drogi właśnie wjeżdżacie sobie tutaj. I tam sobie jeżdżycie na farmę. Kolejne plusy są takie. Ja się może przedostanę teraz do sklepu. Mam tam trochę sprzętu do przewiezienia. Na przykład New Hollanda. Posłuchajcie tego. Jesteście w sklepie. Leci sobie muzyczka. Fajne, fajne.
I takich miejsc jest więcej, powiem wam. Ale to nie wszystko tutaj jest takich superowych rzeczy. Byłem tutaj o 8 rano. Słuchajcie, przyjechałem sobie do tego sklepu. Do Z8 Motors. Przyjeżdżam sobie po sprzęt. Podjeżdżam pod bramę. Ona zamknięta. Podchodzę pod bramę, próbuję otworzyć. I słuchajcie, nie dało się. Sklep otwiera się o godzinie 9. Bramy się otwierają. I jest to realistyczne i super przemyślane. Nigdy nie zauważyłem tak, żeby na innych mapach tak było, więc... taka ciekawostka. No i ta muzyka wszędzie. I nawet jeśli wchodzicie do sklepu tutaj i coś zamawiacie, zobaczcie, są ludzie, jest pani sprzedawca, to jacyś ludzie sobie chodzą. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym kupić jednego zetorka na raty. I tak to powinno wyglądać, słuchajcie. Ludzie jacyś chodzą. Jak wchodzicie sobie bezpośrednio na sklep i kupujecie sprzęt, to też widać, jak ludzie chodzą właśnie po hali. Tutaj wszystko żyje, no i tak to powinno właśnie wyglądać. Szkoda, że to zawsze moderzy muszą dokładać takie fajne smaczki, a twórcy gry no nie zrobili za bardzo nic w tym kierunku. Ale przejedźmy się może. Mam tutaj coś do zabrania? Coś tutaj mamy. Ja sobie to zabiorę przy okazji. Przyczepkę na przykład zbierającą. I przy okazji się przejedziemy. Pokażę wam, jak daleko jest do sklepu od naszej farmy. Przejadę tu. Na styk. No i sobie jedziemy. Tutaj oczywiście też są jakieś sklepy, markety, miejsca, gdzie możecie sprzedać swoje plony, wiadomo. Tutaj ostatnio widziałem, jak ktoś sobie skręcał właśnie do marketu samochodem. Nie mam pojęcia, jak oni to wszystko zrobili, ale ukłony dla autora. Jesteś, człowieku, mistrzem. O, widzicie sobie? Wjeżdża właśnie ten samochód teraz. Czeka, aż przejdą ludzie. No nie wiem, dla mnie takie smaczki to normalnie wisienka na torcie. Skręcimy sobie najpierw tutaj w lewo, od razu ze sklepu. Patrzcie, zobaczcie, tutaj wszystko żyje, samochody, jakiś ciągnik stoi. Pokażę wam tutaj fajne miejsce. Nawet taką zwyczajną dróżką, zobaczcie, wjeżdżają tutaj samochody. Nie widziałem też, aby był jakiś problem z ruchem drogowym, od razu wam mówię. Żeby gdzieś się coś korkowało, to nie zauważyłem nic takiego. Tutaj jest takie osiedle hotelowe dla mnie, tak to wygląda. I słuchajcie, tutaj takie molo. I tutaj też cały czas ktoś chodzi, jakby ktoś cały czas tutaj coś zwiedzał. Łódeczki, piękne jezioro wokół. Bardzo ładnie. Ludzie sobie tu chodzą. Dobry, dzień dobry. Oj, zagrodziłem tutaj przejazd. Już jadę. Proszę mnie wybaczyć, ja z widzami. Oj. Robim co może, żeby się stąd wydostać. Dobra. Jakaś dostawa była gruba. Białe proszki tego.
Także tutaj koło sklepu macie takie fajne jezioro, molo. Można sobie przyjechać odpocząć. Pooglądać przy okazji. Bardzo ładnie. Dobra, ale wróćmy na drogę, gdzie jest ta droga do sklepu, abyście zobaczyli sobie, jak wygląda droga do farmy. Więc jechaliśmy sobie tą główną drogą, to będziemy nią jechać sobie kawałek dalej. Przy okazji pokażę wam fajne szczegóły tutaj. A, zapomniałbym, co jakiś czas przelatuje samolot. Nie wiem, czy kogoś będzie to wkurzać, czy nie. No ale fajnie, że coś takiego jest zrobione i że sobie czasem lata. I go tak realistycznie słychać, bo tak, wiecie, huczy, szumi. Tutaj zobaczcie sobie takie detale. Wyjazd taki zabłocony. Uwielbiam takie rzeczy, naprawdę. Takie detale, gdzie nie wszystko jest takie same, po prostu nudne, tylko jest po prostu wszędzie inaczej i wszędzie dostrzegam jakieś fajne rzeczy. Tu macie to jeziorko, jak sobie jedziecie. Tutaj znowu taki, zobaczcie, wjazd. Zabłocone, takie brudne ten, na asfalcie. I tu sobie skręcam w lewo. Znaki na ulicach też fajnie pomalowane wszystko. Drogi nie są takie ciasne. Tutaj taki mały mościk. Linie energetyczne. Lasu trochę też jest. Tutaj dalej to jeziorko dookoła, jakby jedziecie dookoła tego jeziora. Tu jest to wzgórze z lasem i wasz wjazd na farmę. I zobaczcie, nie jest tu jakoś równo jak zawsze, że jedzie się jak po maśle. Tylko jest tak, tak prawdziwie. Ja na takie rzeczy bardzo zwracam uwagę. Autor tej mapy jest mistrzem świata. Należy mu się nagroda. Twórcy gry powinni zatrudnić go do tworzenia map. No i co? Jedziecie sobie ten kawałeczek i zobaczcie, już jesteście. Tam jakieś inne drogi są wyżej. Więc uważam, że to nie jest jakoś specjalnie daleko. Jak to mawia klasyk, tak średnio bym powiedział. Znośnie tu jest, żeby dojechać. Wejdźmy sobie teraz. Tylko ten autozapis zniknie. W tereny. Bo to przecież też ważne. I tu jest jedyneczka, gdzie startujecie właśnie. Mnie udało się tutaj jeszcze nabyć trójkę. I tą malutką siódemkę. Tutaj w tym miejscu jest mój domek. I tak to wygląda, że tutaj jedziecie sobie tą drogą, tak jak jechaliśmy, do góry. I tu jest ta droga na sklep. Ten sklep znajduje się mniej więcej gdzieś tu. Tu jest te molo z jeziorem. A tutaj jest taka fajna fabryka, co też zauważyłem. Też fajne takie dodatkowe smaczki. Tu jest ta rzeka, przez środek mapy jakby płynie. Więc zobaczcie, że ta mapa jest naprawdę duża. Bo ja, powiem wam szczerze, że po drugiej stronie tutaj to jeszcze nawet nie zaglądałem. Tyle tego tutaj jest. I pól jest naprawdę masa. Zobaczcie, od jakichś najmniejszych do średnich, a do takich dużych kończąc, zobaczcie. 95, 4, takie większe pola. Tutaj te dwa też są duże, bo widziałem przy jeziorze. Ale co jeśli
Chodzi mi o tą fabrykę, żeby wam pokazać. Może będę miał szczęście i zobaczycie sobie. Tu jest taka stacja benzynowa. Można sprzedać sobie samochody u handlarza Mirex. Pan Mirex sprzedaje tutaj i reperuje samochody. I tutaj jest też taka główna droga. Niedaleko tego jeziorka, bo tam jest jezioro, jest właśnie taka fabryka. I słuchajcie, tutaj te szlabany są zrobione tak jak przy... tak jak te kolejowe. I ostatnio tutaj byłem, ten szlaban był zamknięty. No i normalnie podjeżdżają sobie klienci, ten szlaban się podnosi. Nie wiem, czy to jakoś dodatkowo trzeba kodować, jak oni to robią. Myślę, że jak tutaj podjadę sobie, to ten szlaban po prostu się podniesie. No rewelacja, słuchajcie. Zobaczcie sobie na ilość szczegółów tutaj. Tutaj jakieś wozy zaparkowane. To wygląda jak taka... jakaś prawdziwa firma taka. Fabryka. Czy jak to nazwać? Tutaj posłuchajcie. Coś robią, reperują. No rewelka. Tutaj od razu to jezioro, te molo. Tutaj jest jeden z większych tych pól. No i cały czas w lewo jesteście u siebie. O! Jeśli ktoś z was gra na tej mapie, to koniecznie podzielcie się waszymi wrażeniami z tej mapy. Czy podoba się wam tak bardzo jak mi? Co tutaj jest na 100? Tu są jakieś kamieniołomy czy coś też widziałem. No jeszcze sporo rzeczy tu nie widziałem. Jakieś znajdźki też widziałem. Są też na mapie poukrywane, żebyście mogli sobie coś tam poszukać. Więc myślę, że każdy, naprawdę każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Pól mu nie zabraknie. Jakieś drzewa i lasy też są. Ciężko mi powiedzieć, czy to wystarczy dla tych, którzy są fanami leśnictwa i wycinania tych drzew. W tym przypadku akurat nie mam pojęcia, czy to dla was wystarczające, czy może za mało. Tak czy inaczej, mapkę polecam, bo są dodatkowe tekstury, mapa jest duża, są dodatkowe dźwięki i odgłosy, latają jakieś samoloty. Dla mnie numer jeden, słuchajcie. No i co, będę się z wami żegnał. Będę starał się szukać kolejnej jakiejś mapy. Leci samolot, tak jak mówiłem, na sam koniec. No. Będę się z wami żegnał tym miłym akcentem, zależy jak dla kogo. Do widzenia w następnym odcinku prezentującym mapy. Może za jakiś czas pokażę wam też, jak ja tutaj się rozwinęłem. Dzięki za oglądanie. Dziękuję bardzo za subskrypcję i za to, że oglądacie jakiekolwiek moje materiały. Do usłyszenia, farmerzy.